Witajcie! W dzisiejszym odcinku po raz kolejny sięgam do przepasnej paczki od wiernego widza Michała Kotera. Tym razem przeniesiemy się do wesołej epoki średniowiecza, czasów, gdy zarazami toczącymi ludzkość były dżuma i czarna ospa, a nie Twitter i TikTok. Zapraszam na kolejną nostalgiczną wycieczkę do świata oldschoolu. Dwa stare zestawiki LEGO Castle naraz. 6023 Maiden Card oraz 6040 Blacksmith Shop. Pierwszy z 1986, drugi wydany dwa lata wcześniej. Trochę bardziej cywilna strona castlowej serii. Odpoczynek od obsadzonych wojami warowni czy maszyn oblężniczych. Tym razem trochę spokojniejsze klimaty. Oto w jednym zestawie mamy dwukołowy powóz ze szlachetnie urodzoną damą, eskortowaną przez wojownika krzyżowców. W drugim zaś przedstawiciel tej samej frakcji sprawuje pieczę nad kuźnią z pracującym w pocie czoła kowalem. A zatem tematyka podróży oraz rzemiosła. Oba seciki zachowane dość dobrze, gdzieniegdzie da się może zauważyć delikatnie pożółkłe klocki, zwłaszcza w wypadku tych szarych, ale jest to zrozumiałe, te stare odcienie niestety mają do tego tendencję po latach. Nasza dama zestawu 6023 podróżuje całkiem wygodnie, choć jej powóz jest kompaktowy. Znalazło się tu jednak miejsce na symboliczny baldachim, chroniący skórę białogłowy przed ostrymi promieniami słońca. Żołdakowi zaś musi w tym względzie wystarczyć hełm. Z racji tego, że konik nie ma na sobie żadnych nawet prowizorycznych lejców, a żołnierz dzierży jedynie włócznie, można to rozpatrywać dwojnasób. Albo woźnica traktuje zwierzę niezwykle jak na tamte czasy humanitarnie i w ogóle nie pogania rumaka, dając mu ciągnąć wóz w swoim tempie, albo wręcz przeciwnie, jest okrutnikiem, który z uśmiechem na żółtej buźce dźga nieszczęsną szkapinę w zad celem przyspieszenia podróży. Interpretacja zależy już od nas i stopnia schorzenia naszej wyobraźni. Jeżeli zaś konik nie ciągnie powozu, to najwyraźniej traci sens życia i odczuwa sporą wewnętrzną pustkę. Możemy temu zaradzić, wypełniając ją miłością i zrozumieniem. Tak naprawdę to nie wystarczą dwa klocki. Powóz wygląda naprawdę przyzwoicie, jak na zbitkę z kilku zaledwie klocków, choć trochę bawi mnie to, że element łączący konia z pojazdem, którego nazwy nie znam, co pewnie strygeruje wszystkie koniary, jest klockiem obrotowym, którego element ruchomy jest tutaj całkowicie przyblokowany. No cóż, bywa. Żeby niewiasta opuściła powóz, należy lekko odchylić dach. Całkiem spoko pomysłem jest wykorzystanie czerwonych flag jako boków baldachimu. Uważne oczy na pewno dostrzegły też to, że szlachcianka wozi ze sobą swój dobytek w skrzyni z tyłu. Okazuje się jednak, że pochodzi ona najwyraźniej z zubożałego rodu, gdyż kuferek jest całkowicie pusty. Nawet jednej sztuki złota. Żołnierz krzyżowców w wariancie z toporami na torsie jest niewątpliwie urokliwą minifigurką, jednak znacznie ciekawsza jest tutaj dama. Prosty nadruk z naszyjnikiem jest może mało efektowny, podobnie najbardziej standardowa buzia, za to uwagę zwraca na krycie głowy. Wysoki czepiec, który jest elementem od dawna nieprodukowanym. Pojawił się łącznie w 9 zestawach, ostatnim razem w 2002 roku, aczkolwiek jego odświeżoną wersję można było zdobyć wraz z figurką księżniczki z 12 serii minifigów kolekcjonerskich. No ciekawy rzadki klocek. Jako że wczesne minifigurki dzieliły jedną buzię, to nie ma co za bardzo przeszkód ku temu, żeby łatwo wykreować alternatywne wersje postaci. Oto żołdak, który odkrył w sobie kobiecą stronę, albo przynajmniej zamiłowanie do biżuterii, oraz bojowa księżniczka, która ponad krosno i zwiewne suknie przekłada uzbrojenie i pancerze. I kto powiedział, że średniowiecze nie było postępowe? Tymczasem w kuźni praca wre pełną parą. Kowal sporządza koło do wozu. Na ten model składa się fragment muru, który dzięki technikowym kołeczkom można podłączyć do jakiejś innej budowli, na przykład do któregoś z zamków. Bardzo fajnie się prezentuje palenisko wykonane z czerwonej cegły. Jedyne czego tu brakuje, to może jakiegoś symbolicznego ogieńka wewnątrz, jakichś przezroczystych klocków. Przy palenisku zamocowano drugie gotowe już koło oraz widły. Kowal zaś pracuje przy eleganckim niebieskim kowadle. Z tyłu cóż, szara ściana, ale przynajmniej rozmaicają wzór kamieni na jednym z paneli. Figurka żołdaka jest praktycznie taka sama jak w poprzednim seciku, z tą różnicą, że tym razem założył on niebieskie spodnie zamiast szarych. Kowal za to jest przykładem, że siła tkwi często w prostocie. Ludzik ma zwykły żółty tors imitujący obnażoną klatę oraz narzuconą od przodu starą plastikową pelerynkę udającą fartuch. I to wystarczyło, żeby zrobić przekonującego rzemieślnika. W zestawie zawarto również czarnego rumaka i kilka dodatkowych elementów, niewykorzystanych w głównym modelu. Służą one do alternatywnej konstrukcji, która nietypowo jak na starszy okres w LEGO dostała pełnoprawną instrukcję składania, wydrukowaną razem z tą do modelu głównego. Jest to taka niewielka jakby strażnica, posterunek, wieża oraz malutka dwukółka, którą porusza się kowal. Ujmuje mnie, że dla zróżnicowania panowie wymienili się tutaj portkami, no pocieszne. Na koniec scenka wykorzystująca oba te urokliwe zestawiki. Mini fabułka. Oto dama znudzona wystawnym życiem na królewskim dworze postanawia zmienić swoje życie i sprawdzić jak to jest być stajennym. W tym celu zakupiła u kowala widły. Niestety ten nie wiedział, że skrzynia mająca zawierać zapłatę jest w rzeczywistości pusta. Koniec. Morał z tego taki. Nigdy nie wierz arystokratom. Mam nadzieję, że się wam podobało, a jeśli tak, drogi widzu, to weź skomentuj. Wejdź na Instagramek, na Discordzika, bo fajne są. No. I do usłyszenia. Hej!